Często zapominamy, że to, co mówimy, ma ogromny wpływ na nasze myśli, postawy i relacje z innymi. Każdego dnia wypowiadamy setki, a nawet tysiące słów, a często zapominamy, jak wielką moc posiadają. Jako chrześcijanie mamy szczególną odpowiedzialność za nasze słowa, ponieważ Biblia podkreśla znaczenie mowy jako narzędzia dobrej lub złej służby. Jak mówi Księga Przysłów. Śmierć i życie zależą od języka. Właśnie dlatego dzisiaj chcielibyśmy przyjrzeć się pięciu rzeczom, które jako chrześcijanie powinniśmy przestać mówić zgodnie z naukami Biblii. W Księdze Powtórzonego Prawa, w rozdziale piątym, czytamy, Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga swego, nadaremno, bo Pan nie darzy bezkarnością tego, który wzywa jego imienia nadaremno. Czym więc jest wzywanie imienia Pana nadaremno i dlaczego jest to takie poważne? Wzywanie imienia Boga nadaremno oznacza wypowiadanie Jego imienia bez żadnego powodu, poza chęcią wyrażenia złości, rozczarowania lub innych negatywnych emocji. Jest to coś, co Bogu jest bardzo nie na rękę. Wzywanie Jego imienia nadaremno jest nie tylko obraźliwe dla Niego, ale także dla innych ludzi, którzy usłyszą te słowa. Wzywanie imienia Pana na daremno jest więc naruszeniem zasady szacunku wobec Boga i innych ludzi. Powinniśmy pamiętać, że Bóg jest święty i godny szacunku, a Jego imię powinno być używane z szacunkiem i powagą. Mówiąc o Bogu, powinniśmy wybierać słowa ostrożnie i unikać wykorzystywania Jego imienia w negatywnych kontekstach. W dzisiejszych czasach Wiele osób mówi o "Mój Boże" w odniesieniu do błahych rzeczy lub sytuacji, w których to wezwanie jest nie na miejscu. W Biblii imię Boga jest uważane za coś wyjątkowego i świętego. Dlatego też, mówiąc o "Mój Boże" do błahych rzeczy, takich jak opóźnienie autobusu czy jako wyraz swojego niezadowolenia, ludzie łamią te zasady i pokazują brak szacunku wobec Boga. Tymczasem, powinniśmy pamiętać że Bóg jest święty i godny szacunku, a Jego imię powinno być używane z ostrożnością i powagą. Jako chrześcijanie mamy moralny obowiązek do przestrzegania naszych obietnic i dotrzymywania słowa. W Biblii jest wiele przykładów, które pokazują, jak ważne jest utrzymywanie obietnic, które składamy innym ludziom i Bogu. Jezus mówił o ważności dotrzymywania słowa, gdy powiedział: Niech wasza mowa będzie tak. Tak, nie, nie. Cokolwiek bowiem jest ponadto, pochodzi od złego. To oznacza, że jako chrześcijanie powinniśmy być ludźmi słowa i trzymać się naszych obietnic, ponieważ w przeciwnym razie nasze słowa mogą zostać uznane za niegodne zaufania. Jako chrześcijanie musimy pamiętać, że nasze słowa mają moc. I powinniśmy trzymać się naszych obietnic z całkowitą powagą i szacunkiem dla Boga i innych ludzi. Kiedy składamy obietnicę, powinniśmy być pewni, że jesteśmy w stanie ją dotrzymać i jeśli nie jesteśmy pewni, powinniśmy zastanowić się przed jej złożeniem. W Księdze Kaznodziei, w rozdziale 5 czytamy, lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Nie pozwól, aby Twoje usta przywiodły do grzechu Twoje ciało i nie mów przed posłańcem Bożym, że to było przeoczenie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu Twojej mowy i unicestwiać dzieło Twoich rąk? W tym fragmencie Księgi Kaznodziei Król Salomon przypomina nam, jak ważne jest dotrzymywanie naszych obietnic. Składanie obietnic jest łatwe, ale ich dotrzymywanie wymaga poświęcenia i odpowiedzialności. Chrześcijanie powinni być wzorem dla innych w dotrzymywaniu swoich słów i obietnic. Nasz świat jest pełen obietnic, które często są łamane. To powoduje brak zaufania i szkodzi relacjom międzyludzkim. Jako chrześcijanie powinniśmy wyróżniać się w naszym postępowaniu i być ludźmi słowa, którzy trzymają się swoich obietnic. Jako chrześcijanie mamy obowiązek kierować się zasadami moralnymi. Które zostały nam przekazane w Biblii. Jedną z ważnych zasad jest poszanowanie języka i powstrzymanie się od używania wulgarnych słów. Często pod wpływem emocji, stresu czy napięcia, mówimy rzeczy, których później żałujemy. Jednak, jak przypomina nam Biblia, nasze słowa są ważne i mają wpływ na nasze życie i życie innych ludzi. W czwartym rozdziale listu do Efezjan czytamy, Niech z waszych ust nie wychodzi żadne złe słowo, lecz tylko dobre, które może pomóc w potrzebie i takie, które przyniesie pożytek słuchającym. Ten fragment Biblii przypomina nam, że nasze słowa powinny być zawsze dobre i konstruktywne, pomagać innym i przynosić pożytek. Używanie wulgarnego języka, przeklinanie czy obrażanie innych ludzi nie jest zgodne z tymi zasadami. Takie zachowanie może skrzywdzić innych, a także wpłynąć negatywnie na nasze własne życie i relacje z ludźmi. Jako chrześcijanie powinniśmy kierować się zasadami moralnymi i powstrzymywać się od używania wulgarnego języka, przeklinania czy obrażania innych ludzi. Jako chrześcijanie wierzymy, że Bóg jest święty i wymaga od nas, abyśmy również byli święci. Nie możemy zatem najpierw używać wulgarnego języka, a potem tymi samymi ustami czcić Boga, który jest święty. Jako chrześcijanie powinniśmy pamiętać, że nasze usta są narzędziem, które może być użyte zarówno do dobrych, jak i złych celów. Unikanie wulgarnego języka pomoże nam w utrzymywaniu czystości naszego serca i ducha. Jako chrześcijanie nie powinniśmy, a wręcz nie możemy wypowiadać słów, które są przesądami. Wielu ludzi uważa, że przesądy pomagają w radzeniu sobie z codziennymi problemami lub przynoszą szczęście, ale dla chrześcijanina takie zachowanie jest nieodpowiednie. Jako chrześcijanie powinniśmy kierować się wiarą i zaufaniem do Boga, a nie do przesądów. Przesądy często przeczą naszej wierze i nie powinny mieć miejsca w naszym życiu. Biblia mówi w Księdze Powtórzonego Prawa, nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary, nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza. W tych słowach pan Bóg wyraźnie mówi, że przesądy Wróżbiarstwo i czary są dla niego obrzydliwe. Jako chrześcijanie powinniśmy polegać na Bogu i modlić się do niego, gdy potrzebujemy pomocy lub wsparcia. Nie powinniśmy szukać wsparcia w przesądach, które są sprzeczne z naszą wiarą. Kiedy mówimy o przesądach, często prowadzi to do zabawiania się niebezpiecznymi i szkodliwymi praktykami, takimi jak na przykład wróżenie z kart czy uprawianie czarów. Ważne jest, aby pamiętać, że Bóg jest jedynym, który jest w stanie nam pomóc i udzielić nam wsparcia. Nie ma potrzeby szukania pomocy gdzieś indziej, ponieważ On jest zawsze z nami i gotów, aby pomóc nam w każdej sytuacji. Jako chrześcijanie, powinniśmy ufać i polegać na Jego Słowie oraz modlitwie, a nie na przesądach. Zapamiętajmy, że przesądy są sprzeczne z naszą wiarą i nie powinny mieć miejsca w naszym życiu. Warto pamiętać, że Bóg jest jedynym, który może nam pomóc i udzielić nam wsparcia. Jako chrześcijanie wierzymy, że Bóg jest wszechmocny i wie, co jest najlepsze dla naszej drogi życiowej. Jednakże, czasami w naszym życiu pojawiają się trudności i problemy, które sprawiają, że zaczynamy dyktować Bogu, co powinien zrobić w naszym życiu. Mówimy Mu, jakie decyzje powinien podjąć co powinien nam dać i jakie cuda powinien uczynić. Niestety, takie podejście jest nie tylko błędne, ale także prowadzi nas do niepokoju, rozczarowania i braku zaufania wobec Boga. W Księdze Hioba możemy przeczytać słowa Hioba Wiemy, że wszystko możesz i że nic nie może cię powstrzymać od wykonania planu. To znaczy, że Bóg jest wszechmocny i jest w stanie wykonać każdy swój plan i zamysł. Jednakże, kiedy mówimy Mu, co powinien zrobić, to oznacza, że my uważamy się za lepszych od Niego i że jesteśmy w stanie lepiej rozwiązać nasze problemy niż Bóg. W Księdze Przysłów czytamy, zaufaj Panu całym swoim sercem i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On wyprostuje Twoje ścieżki. To oznacza, że powinniśmy zaufać Bogu i polegać na Nim, a nie na naszych własnych zdolnościach i pomysłach. To właśnie On zna nasze potrzeby i wie, co jest dla nas najlepsze. Dlatego też, kiedy mówimy Bogu, co powinien zrobić, to tak naprawdę odmawiamy Mu zaufania i uznajemy, że nasze rozwiązania są lepsze od Jego. W Księdze Izajasza czytamy, bo myśli moje nie są Waszymi myślami, ani Wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak wyższe są moje drogi niż wasze drogi i moje myśli niż wasze myśli. Oznacza to, że Bóg wie, co jest najlepsze dla nas i że Jego plany są zawsze lepsze od naszych. Musimy uznać, że Bóg jest Bogiem, a my jesteśmy tylko ludźmi. Kiedy mówimy Bogu, co powinien zrobić, próbujemy narzucić mu nasze własne ograniczenia i perspektywy, co jest niemożliwe. Jesteśmy zbyt małymi i ograniczonymi ludźmi aby w pełni zrozumieć Boga i Jego plany. Jako chrześcijanie powinniśmy pamiętać, że jesteśmy dziećmi Boga i nasze słowa powinny być zgodne z Jego wolą.